Cześć wszystkim. Z tej strony Matranus i dzisiaj przygotowuję dla Was krótki news dotyczący Nordgarda oraz tego co się do niego zbliża. Po pierwsze, e, chciałbym tutaj poruszyć sprawę ceny, która w chwili obecnej wynosi niecałe 100 zł, niecałe 80-72 zł i moim zdaniem jest to cena naprawdę dosyć fajna. Zresztą widzimy były przeceny dotyczące tej gry, także osoby zainteresowane mogły się tutaj jak gdyby troszeczkę do tego odnieść oraz tym zainteresować. Na dodatek należy wspomnieć o tym, że gierka niedługo już niestety będzie miała podniesioną cenę, także jeżeli chcecie jeszcze dostać jak gdyby w tej cenie grę, no to wiedzcie, że no niestety będziecie musieli brać i kupić ją teraz, ponieważ później będzie jak gdyby inna. Dowiaduję się tego z najnowszego update'u, i tutaj mamy, że cena będzie jak gdyby już zmieniona, dlatego że otwierają już dedykowane serwery do gry multiplayer, co jest dosyć ciekawe oraz należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że można się jak gdyby do tych beta testów przyłączyć, także oczywiście w Steamie zmieniacie sobie, że chcecie być uczestnikami takich beta testów, no i wtedy macie taką możliwość. Wiąże się to z tymi właśnie nowymi trybami rozgrywki na multiplayerze. Moim zdaniem dosyć fajnie to będzie wyglądać na dodatek. Patch Note zawiera jeszcze parę innych zmian, o których należałoby wspomnieć, ale tutaj nie będę chciał tego przedłużać. Po prostu najważniejszą informacją jest to, że cena skacze z 20 euro czy tam 20 dolarów do 30 dolarów prawie, więc do 19 macie tylko i wyłącznie okazję, żeby brać i no jak gdyby zakupić sobie tą gierkę. Więc radzę Wam się śpieszyć. E, oczywiście Nordgard już niedługo jest zapowiedziana kampania. Będę tą kampanię pewnie przechodził oraz pokazywał Wam w jaki sposób ona wygląda, o ile oczywiście będzie fajnie oraz ciekawie zrealizowana. Dobra, to tyle. Krótki news z Nordgarda. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Do usłyszenia już niedługo. Cześć.